Cześć, siemanko, witajcie, ja jestem Squido, a to jest 48. odcineczek wakacji z Minecraft. Dzisiaj nie będzie nic takiego nowego, czego jeszcze by tutaj nie było. Natomiast usprawnimy sobie ten system, ponieważ jak widać, no to wcale nie jest wydajne ani trochę. Zobaczcie, że tutaj już zaraz mi będzie brakować całej tej skrzynki, wszystko jest zapełnione full, tutaj się robi, ale ten system po prostu nie jest wydajny, dlatego ja sobie tutaj go ulepszę. Pozwólcie, że tutaj wszystko obliczę, jak to ma być. No i trzeba będzie jeszcze taki problem porozwiązywać, ale ja wiem jak, ponieważ ostatnio napisaliście mi w komentarzach, jak sobie radzić z takimi problemami, więc aktualnie nie ma żadnych problemów, jeśli o to chodzi. Obliczę sobie, że potrzebuję tutaj zrobić taki bardzo wydajny system, w którym to zrobimy sobie więcej crafting, znaczy auto workbenchów. I zrobimy ich sobie dokładnie tutaj jeszcze 8, tak żeby to całe tutaj wypełnić. Trzeba będzie też to zniszczyć. O, akurat tutaj są schody, więc mogę to sobie zniszczyć, mogę sobie na to pozwolić. I przyda mi się tutaj również do workbencze do dirtu, ale tutaj postawimy sobie zdecydowanie ich mniej, dlatego że tutaj mamy już kolejny poziom tak jakby tego wszystkiego. No więc dobra, ja sobie najpierw ogarnę to, aby kable były dobrze rozłożone, a później dopiero będę sobie ogarniał tworzenie samych workbenchy, czy jakby to tam nazwać, stone panel są na przykład. Ale z tego stone panel mam mało, więc sobie użyjemy jungle woods panel, to powinno dobrze działać. I potrzebuję oczywiście item dakty, standardowo już chyba, więc użyjemy sobie tego w taki oto sposób. Nie wiem, czy tak też by było ok. Nawet by też było tak ok, no cóż, nie spodziewałem się nawet, że tak też jest ok. Ale jak widać, tak też jest ok. Teraz tak, potrzebujemy sobie też tak to zabudować, żeby to fajnie wyglądało. Dobra, myślę, że wystarczy tego designu. Zobaczcie, jak to fajnie zabudowałem. To już nie chcę tego zabudowywać, bo tu jest filtr. Sobie już to całe zabuduję. Tutaj już raczej nie mogę tego zniszczyć, tego dirta, chociaż zobaczę. Właśnie, nie mogę tego dirta zniszczyć, bo tu już jest świat po prostu. Świat cały, tak wspaniały. Dobrze. Natomiast tutaj to sobie jeszcze ładnie wszystko pozabudowujemy. I tutaj może jeszcze tak. Właśnie. Niech to będzie wszystko. Cóż, to mi tutaj nie pasuje. Akurat. Widziałbym to bardziej tak. Coś raczej w tym stylu. Jest chyba lepiej. Dobra, w każdym razie chodzi o to, aby tutaj teraz zrobić więcej tutaj przegród oczywiście, bo tutaj będą też te kable. Ale sobie możemy zrobić oczywiście tak. Okej. Kable nadal działają, jak widać. Tutaj nic się im nie stało. Sobie zrobię też z drugiej strony, jeśli mogę. No to, to świetnie. Okej. Czy coś tu jeszcze będzie? Aha. Tutaj będę chciał, żeby one szły w górę i tak dalej, ale to sobie mogę później ogarnąć. Jak na razie jest wszystko świetnie, tak jak planowałem. Tylko trzeba workbenchy zrobić. Potrzebuję ich tutaj 8 i tutaj po 2, czyli 12 workbenchy, auto workbenchy. Zaraz sobie zobaczę, czy mam tu gdzieś jakieś. Nie mam, ale receptura jest prawdopodobnie łatwa. Zaraz ją ogarniemy. Na pewno tam trzeba jakieś drewna wrzucić. To jest. To było. Dobra, może to ogarnę w prostszy sposób. Taki bardziej PC Factory, tak. No i mamy tutaj właśnie recepturę tego wszystkiego, czyli wood jiry i crafting table. O Boże, jaka łatwa recepturka. I przyjemna, i ekologiczna, i wszystko w jednym. Więc jedyne, co muszę zrobić, to się przejść do quarry, który aktualnie nie pracuje. A zdobyło, nie wiem, może 1/8 dopiero.
naprawdę tam jest jeszcze sporo do dna. Włączyłem mapkę i dobra, wyłączyłem ją już. No i tak jak mi napisaliście w komentarzach, dam słabszy kabel. On ma przewodność 80 reston fluxów per tick, więc myślę, że to jest idealnie. Mogę sobie teraz zmniejszyć output tutaj spokojnie, tak jak było wcześniej, a przez kabel nie przejdzie taka ilość energii. No i myślę, że jest całkiem też fajnie. No i ta energia z tego Resonant Ender Energy Cell nie schodzi wcale tak szybko. Szczerze mówiąc, to prawie w ogóle nie schodzi. O. No i mam to już nawet zakryte. I działa. Zobaczcie, że działa, bo tutaj energia schodzi. A więc myślę, że tak może zostać. Z tym nie ma żadnego problemu. Absolutnie nie. Jedyne co, to jakoś myślę, aby tutaj to ogarnąć sobie. Czy tak zostawię, czy może Tesseracta tutaj wrzucę? Tylko czy mi się opłaca wrzucać Tesseracta na taką małą odległość? No ja myślę, że niespecjalnie, dlatego sobie to zostawię przy tutaj po drewno, więc to drewno wezmę już. Sawmill, nie Sawmill, ale bardziej coś w ten deseń. To sobie przerobię na patyczki. Z patyczków by wypadało sobie od razu skraftować. A propos, Minium Stone się kończy, dlatego wkrótce trzeba będzie przygotować na zrobienie nowego Minium Stone'a. No cóż, nie mam wyboru. 32, czy to mi wystarczy? Nie, to mi nie wystarczy, potrzebuję ich troszkę więcej. Zrobię sobie jeszcze tyle. Aha. Trochę tak właśnie. Widziałem, że fail. Tyle powinno mi wystarczyć. 4 razy 12. No to idealnie. No to idealnie, ziom. Teraz tego mi też nie wystarczy. Drewna, muszę zabrać jeszcze go więcej. 4 razy 12. No zabraknie mi dwóch sztuk. Yo. Dwie sztuki drewna tutaj jakieś są nie do kolekcji, więc sobie je użyjemy. Zobaczyć, czy tak się da zrobić, a powinno się tak zrobić. Tutaj, o. Dobra. Więc tak, i za całą resztę sobie również zrobimy craftingi. O Boże, dlaczego tak robię crafting? Coś tak... Właśnie te wooden jiry, wood jiry właśnie mnie tak do tego... nie ogarnęły. Gdzie je dałem? Tutaj mam je. Okej, świetnie. No i wszystko jest po prostu wymierzone. Świetnie. No i mam po prostu outwork bench w takiej ilości dokładnie, w jakiej potrzebuję. Teraz wystarczy, że przygotuję sobie troszkę... gdzie mam... No serwo też się przyda, oczywiście. Ale przydadzą się oczywiście item dakty. Gdzie je znowu podziałem? To jest pytanie. A tutaj je mam. Okej. Więc mam wszystko, czego mi potrzeba. No i sobie teraz to wszystko ogarniemy tak jak to powinno być. Ale dopiero minęło kilka minut z tego odcinka, więc kurczę, no, trzeba będzie coś jeszcze zrobić. Na pewno trzeba coś będzie jeszcze zrobić. Czyli tak, oj kurczę, tutaj nie ogarnąłem jeszcze tej sieci. Czyli tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o tą stronę. Ups, no nie mogę tutaj wyskoczyć, taki minus troszkę. Okej. Tutaj się wszystko zgadza, jest świetnie. Tutaj sobie postawimy właśnie te workbencze. O Jezu, teraz nie mam tam dostępu do tej skrzynki. Niezbyt mi się to podoba. A tutaj sobie postawimy właśnie te rury. Tylko, że w nich musi być oczywiście serwo. Zmień tutaj tor i redstone. Z tym jest trochę jednak roboty, więc troszkę jeszcze na odcinku czasu minie. Później jeszcze trzeba wrzucić do tych rur rzeczy. Oczywiście 6 ich powinno pójść. Tak jest, serwo wszędzie zainstalowane. Teraz wszędzie kliknąć raz. Ups. Nie o to chodziło. Chodziło raczej o takie coś. Jak zrobię tamtego? No nie widzę go z żadnej ze stron. Muszę zniszczyć. O Jezus. No nie, nie mam innego wyjścia. Okej. Teraz to włączymy. Wszystko jak tylko leci.
Dobra, te na dole są już chyba włączone, więc jeszcze włączę sobie tutaj tego, co jest, co zniszczyłem. Tego, co zniszczyłem, akurat włączę. Dobra, potrzebujemy sobie zrobić teraz sporo tego kobla, aby go po prostu tam poumieszczać w tych skrzynkach. To jest ważne. Bo jak go nie umieszczę w tych skrzynkach, no to będzie trochę lipa. A myślę, że przesadziłem nawet. No cóż, będę miał ten system bardzo wydajny, no to powinien sobie radę. Przesadziłem zdecydowanie. Ale cóż. Więc układamy sobie go w taki sposób. Ten środkowy jest już ułożony, teraz prawy dolny. Czy dolny środkowy jest ułożony. Ups, nie. Padło mi tam mięsko, o Jezus. Dałem mięsko, ale za jaką cenę. Dobra. Środkowy, prawy. Znaczy wyższy środkowy, nie wiem jak to nazwać. Dokładnie, bo środek to również środek po bokach. Więc tak to mogę nazwać. Środek, środek. Czy mam dostęp do środek, środek? To jest właśnie ważne. Ej, ja nie mam dostępu do środek, środek. O Jezus. Refail. Dobra, muszę to zniszczyć, żeby mieć dostęp do środek, środek. Aby to wszystko działało, trzeba trochę poświęceń. Jest tutaj najgorsze to zbudować, bo reszta konstrukcji będzie łatwa bardzo. Dobra, udało się. Jednak. Jednak tutaj był jakiś dostęp, dobra. Środek, środek załatwiony. Zostały mi jeszcze dokładnie 3. Mam nadzieję, że ten do górnego środka będzie dostęp. Okej, okay. No i teraz wszystkie te rury powinny, wszystkie te crafting boxy, czy jak tam one są, powinny produkować już, prawda? Czy coś jest podłączone nie tak, jak powinno być? Zobaczymy z tej strony. Nie no, tutaj wszystko jest podłączone przecież. Więc jeśli by coś się nie produkowało, to ja zdecydowanie nie znam takiej przyczyny. Nie no, tutaj jest przecież... Aha! Zabrakło! Kurczę, no i widzicie, zrobiłem wydajny system w końcu. To mi się podoba. Teraz sobie to samo zrobimy tutaj. Tylko, że będzie to na mniejszą skalę zdecydowanie. Tak, aby nie trzeba było już... Bo to nie ma sensu robić na wyższą skalę. Jak jest 9, 3, 1 i to już jest pełni działający mechanizm i to będzie bardzo wykorzystywane. Ten ostatni będzie rzadko wykorzystywany, no i okej. Jakieś wady ten system musi mieć, bo przecież nie zrobię 27 na ostatnim szczeblu tych workbenchów. Myślę, że tak będzie bardzo optymalnie, bardzo wydajnie. A teraz już będę mógł puścić quarry na zdecydowanie dobrych obrotach. I powinno to sobie świetnie jakoś działać. Jedyne co mnie martwi właśnie, to po to, że potrzebuję chwilę double compressed cobblestone, czy zwykły compressed cobblestone potrzebuję. Skąd ja go wezmę? Takie ilości, skompresowany cobble potrzebuję. Chyba, żebym rozkompresował kobla, to jest jakieś wyjście. Rozkompresujemy double compressed kobla. O Jezus. Wystarczy mi chyba, jak go rozkompresuję. A, tego jest dużo, jak to rozkompresuję. Dobra, przesadziłem nawet znowu. Więc to będę musiał umieścić tutaj znowu. Yo, to się jakoś powyrówna. Wyrówna się, ok? Dobra, tutaj zwykły skompresowany cobblestone. I się już będzie produkował. I tutaj też zwykły skompresowany cobblestone. I dam tutaj nawet więcej, aby zobaczyć, czy na pewno się to produkuje i działa. Jak widać, działa. Świetnie działa. Tutaj mamy etap trzeci. No i pora teraz na ostateczny etap. Tylko, że musimy sobie zebrać aż 9 takich, bo samo to jak na razie nie wyemigruje przecież. Ale w międzyczasie zrobimy sobie również ten trik z dirtem.
Tylko że trzeba tutaj pamiętać o tym, aby to rozdzielić od siebie. Więc będziemy budować tą piramidkę dalej. Myślę, że tutaj też to rozdzielę. Nie ma sensu, aby to było takie nierozdzielone. Oj. Nie wiem, czy to jest ok, żeby tam to było. Tak długo próbowałem postawić ten blok. Właśnie, nie byłoby ok, bo by tamowało wszystko. Dobra. Nie chcę niczego popsuć. Dlatego też staram się uważać. Czemu mi chce zrobić tak blok? Ja chcę mieć blok tak. No, powiedzmy. Ok. Dobra. Powiedzmy, że jest ok. No i w sumie to już nie będę resztę oddzielał. Jest dobrze to zrobione. Tutaj jednak przyniosę tego jednego stołu. A tutaj mam w ogóle skompresowany jeszcze. Skompresowany cobblestone. Więc go tutaj wrzucę. Chwila, to jest skompresowany. Skompresowany cobblestone, tak. I niech się tutaj tworzy to wszystko. Niech się tutaj cały czas wszystko tworzy. Jak widać, wszędzie się teraz wszystko tworzy. Ojej. Czemu tu jest double compressed cobblestone? What the fuck? Co tu się do cholery dzieje? Się będzie się zbugował, czy co? Triple compressed. Aha. Dobra, już widzę, już widzę. Czy się zbugował, dlatego. Okej. Spójrz się więcej, proszę. Co się z tym stało? Gdzie to poznikało do cholery? Czy to mi jakoś poznikało, czy... Aha, tutaj jest. No świetnie. To coś nie ogarnęło się. Wrzuciłem to od razu niepotrzebnie. Więc muszę poczekać, że po prostu aż to się potworzy tego. Już mam 4, potrzebuję 9 tak naprawdę. Wiele nie straciłem. Tylko czas. No i już tutaj możemy sobie położyć. Oczywiście kolejne, już ostatnie workbencze w tym odcinku. Na jakoś ten czas zleciał, powiem wam. Jakoś tam zleciało. Chociaż zrobiłem rzeczy, wszystkie skraftowałem bardzo szybko. No to jednak postawienie tego, zbudowanie tutaj i ogarnięcie to zajmuje trochę jednak czasu. Większa połowa już jest. Jeszcze dwa serwo tutaj wrzucę. Serwo mi się będą powoli kończyć, kurde. Tak szybko. Dużo rzeczy właśnie robię z tym, z tymi rurami z Thermal Expansion teraz. No i dużo serwo jest potrzebne. Tutaj też już się powinno wynormować tej skrzynce. Wszystko... Aha, nie, jednak nie. Bo oczywiście nie ma tutaj wrzuconych tych wzorów. Zaraz je sobie wrzucimy. I zobaczymy, czy to działa. Zobaczymy, czy to działa w taki sposób. Działa to? No, jak widać, działa. I działa to w miarę dobrze. O to chodziło. Jedynym minusem jest to, że nie mam dostępu do skrzynki, która jest tam, gdzie jest kamień w niej. Ale cóż, no nie wszystko można mieć. Na niektóre minusy po prostu muszę sobie pozwolić. Bo inaczej po prostu by mi to nie działało tak jak chcę. Teraz jeszcze tylko trzy sztuki triple compressed cobblestone. No i będę miał już quadruple compressed cobblestone. I moje quarry będzie świetnie sobie dawało radę. Nie będzie już po prostu tych problemów, żeby coś zacinało. Mam po prostu teraz ogromną wydajność. Zobaczcie, że to jest wszystko w jednej linii. Dlatego, że to po prostu kompresuje w takiej wydajności. Myślę, że tak jest w miarę rozsądnie. Oczywiście można by zrobić tak, że tu jest 1, tu jest 3, tu jest 9, a tu jest 27. No ale mam nadzieję, że to mi nie będzie potrzebne. Mam nadzieję, że to co mam mi wystarczy. No i wszystko zapowiada się na to, że to spokojnie wystarczy. Zobaczcie, że te stoją tutaj bezczynne, te craftingi tak naprawdę. Nie są używane. No i nawet jak puszczę quarry na jakiś wyższy
wyższe obroty i jeszcze dorzucę do tego tą maszynkę, która tworzy cobblestone, a na pewno ją dorzucę już wkrótce. Nie wiem nawet, czy w kolejnym odcinku, ale jakoś tak wkrótce ją dorzucę. Na pewno sporo tych maszyn, co produkują cobblestone, no bo to jest jednak fajne. No dobra, tworzymy sobie już tutaj quadruple compressed cobblestone. On się już tutaj nam tworzy, będzie po prostu bezpośrednio dostarczony tej skrzyni, tak jak tutaj triple compressed dirt. Powiem wam, że udało mi się coś osiągnąć, udało mi się osiągnąć sukces, naprawdę jest świetnie. Ten dolny też pracuje tutaj pełną parą, ten tutaj też pracuje, a ten górny jak na razie ma ferie, no i czeka, aż będzie jakaś większa praca dla niego. Tutaj wszystko jest oczywiście już poustawiane, compressed cobblestone, compressed, compressed cobblestone. Nie mam tutaj żadnych błędów, mam taką nadzieję, że to sobie będzie świetnie działać. What the fuck, skąd się wziął double compressed cobblestone? Hey man, ej, coś to nie działa. Coś to mi nie chce działać. Double compressed cobblestone, what the fuck? What the fuck? No i co mi się tutaj zepsuło? Quadruple compressed cobblestone, no! W każdym razie coś tu jest jeszcze nie tak. Ripple? Chyba jakiś double. O Boże. Double, 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 triple, okej. Double. 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 Stwórz triple compressed cobblestone, tak. Tutaj mam jakieś bugi. Tutaj nie ma bugów, prawda? To jest wszystko dobrze zrobione. Mam taką nadzieję, bo patrząc na ten ostatni, to naprawdę jest groza. Po prostu. Triple. Quadruple. Sobie go rozdzielę. Auto workbench. Nie wiem, co z tym może być nie tak, ale no. Bitch, please. Jest coś zbugowane, na serio. O co może chodzić? Dobra, mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych błędów. A jednak są. Triple nie chcę wbijać tutaj. Muszę na początek tą rurę zniszczyć. Tak też zrobimy. Aby trochę się tego nawbijało, na później to uruchomię, no bo coś mi to nie chce działać. Coś tutaj coś zbugowało, no tak być zdecydowanie nie powinno. Przecież tutaj mamy double compressed cobblestone i on się dalej nie tworzy. Tylko tyle, ile może się stworzy, to się tworzy, ale dalej niespecjalnie. Więc tutaj teraz położę tą rurę i mam nadzieję, że wszystko będzie świetnie działać, tak też powinno być. Nie tak. Dobra, działa. No i wszystko super. Teraz jak tylko będzie tutaj więcej tego quadruple compressed cobblestone'a, to on się będzie tworzył akurat w skrzynce. No i system już w 100% działa. Jest wydajny, jest świetny, jest efektywny. No i jedyne, co mi zostało, to dorzucić sobie tutaj do tego całej, do tej całej maszyny, która tworzy mi tego kobla. To dołożymy sobie kilka, być może nawet więcej Igneous Extruderów. To ma taki bardzo łatwy crafting. Tak naprawdę to potrzebuje tylko wody, to potrzebuje tylko lawy, a nawet nie potrzebuje lawy. Więc kurczę, wodę można z magicznego źródełka zabrać, więc mogę sobie postawić całą serię tych Aqueos. Na przykład gdzieś tutaj. Czy gdzie tam znajdę miejsce. Mogę sobie tych Aqueos postawić po prostu masakrycznie dużo. No i one będą mi pracować. Raczej gdzieś tutaj je postawię, ponieważ tutaj mam skrzynkę, która prowadzi bezpośrednio do magazynu. Jest ta skrzynka.
No i to będzie mi tutaj pracowało gdzieś, być może nawet tutaj gdzieś to ogarnę na pewno. Tak aby to szło tą skrzynką, która prowadzi do magazynu. Naprawdę to będzie świetnie działać. Quarry też świetnie działa. Nie chcę mu zbyt dużej energii dawać, ale być może zwiększę teraz obroty. Zobaczymy. Niech sobie spokojnie pracuje, bo też ta maszyna sortująca nie jest jeszcze tak efektywna, więc tam trzeba będzie wrzucić troszkę może tych pipe'ów, które zwiększają szybkość. Znaczy upgrade, który zwiększa szybkość. No i to na pewno będzie świetnie działać. No ale to na pewno na wszystko będzie czas, a mam jeszcze w planach przede wszystkim zrobienie tej maszynki, która tak wszystko ulepsza, enchantuje i tak dalej. No i też to na pewno kiedyś zobaczymy, jak będą te enchanty i tak dalej. No to jest też dla mnie ważne. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Życzę wam wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnych odcineczkach z wakacji z Minecraft. Ponieważ są jeszcze wakacje, pamiętajmy o tym, wykorzystajmy to i grajmy w Minecrafta. Do zobaczenia, pa, cześć!